weekend, więc też pan Jarosław Gowin się deklarował, że przyjedzie jako ten przyszły minister obrony narodowej, który deklaruje przynajmniej, że obrona terytorialna to będzie ten element, który będzie realizowany w przyszłym Sejmie. Więc mamy nadzieję, że jakby ta kwestia nadal będzie nagłaśniana, ale szanowni państwo, to czego się boję, to że w trakcie wyborów to wszyscy o tym chętnie mówią. A potem każdy to gdzieś tam wsunie pod dywan i znowu zostanie odłożone. Jeżeli ja będę w parlamencie, na pewno nie dopuszczę do tego, żeby ten temat był zawieciony pod dywan. No ale też się okaże, że środków brak na przykład. Serdecznie dziękuję. Chciałbym zapytać pytającego, czy pytających, czy odpowiedź była wyczerpująca. Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo bym prosił, żeby z kolei moją prośbę wziąć pod uwagę. Zabierzcie państwo, ile tylko możecie tych biuletynów naszych. Rozdajcie bliskim i znajomym. Oczywiście pod warunkiem, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy i o czym mówili nasi kandydaci na posłów, podobało wam się, weszło do głowy i przekonuje, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to będzie. W związku z tym serdecznie wszystkim dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu i mam nadzieję, że masowo spotkamy się w wyborach. Dziękuję bardzo.